No witam, witam się serdecznie u mnie w kuchni. Zobaczcie, jak mam to fajnie kolorowo. Kolorowo, fajnie to wygląda. Czeka mnie trochę pracy. Będę mianowicie robiła sałatkę. Sałatkę taką kolorową. I pewnie jeszcze jedną porcję podobnej sałatki zrobię, ale z kapustą. Tym razem tak. Tak miksuję. Jeżeli ktoś nie ma patisonów, to jeszcze jedną cuginię, czyli trzy takie średnie cuginie. Jeżeli jest twarda skórka, to obieramy. U mnie takie wyszły, pozapylały się takie żółto-czerwone. Miały być żółte i zielone. Obok rosły, tak się pozapylały i są takie kolorowe. Patisony mam takie żółte i mam również białe. Ale krzaki były w oddali od siebie posadzone, więc są. Także białe pewnie mam trzy sztuki. Wykorzystam do tej innej sałatki. Oczywiście do słoików. Tu mam takie kulfoniaste ogórki. Ja sobie je namoczyłam. Nie wiem, ile tu jest. Kilogram do półtora. Kroję w plasterki. Papryka w paseczki. Patisony też mniejsze takie. Półplasterki, jeżeli trzeba miąższ wyciągnąć, to wyciągam z cukinii. Miąższ na pewno trzeba wyciągnąć, opcjonalnie obrać. Trzy duże marchewki. Nie brałam swojej, kupiłam, bo moja jeszcze taka niewyrośnięta. Czosnek mam własny. To zależy, ile kto lubi, jedną, dwie. Główki czosnku, oczywiście cebula. Nie wiem, około kilograma tej cebuli, bo moja cebula taka średnia. I zieleninka. Będę dawać koper u mnie włoski, ale może być zwykły i też kolisków tego. Selera. I co będę robić? Wszystko kroję. Potem dodaję składniki. Robię to dosyć późno, bo będę to zostawiała na noc, tą sałatkę. I jutro dopiero, jak ona się przygryzie, cukrem, solą, octem, olejem, wszystko powiem, co dam. W dużą miskę. Wszystko będzie pokrojone, to Wam pokażę i będziemy dodawać właśnie pozostałe składniki, które będą naszą zalewą, czy dodatkowo puści sok, tak tam nam spokojnie wystarczy. Taka zalewa słodko-kwaśna. No to ja się zabieram za krojenie. Nie pozostaje mi nic innego. Wszystkie warzywa mam już pokrojone. Musiałam przełożyć w większą miskę. Oczywiście one są jeszcze niepomieszane. I już Wam mówię, co będę dawać. Daję łyżkę gorczycy. Daję łyżkę płaską pieprzu. Ja mam biały, możecie dać w ziarkach, jeżeli Wam nie przeszkadza. Ja dam mielony, bo domownicy nie lubią, jak się potem między zębami pląta. Dwie łyżki kopiaste soli do przetworów. Szklanka cukru, szklanka octu, szklanka oleju i szklanka wody. Wszystko tu ląduje. I potem mieszam, przykrywam i odstawiam minimum na 8 godzin, u mnie będzie to na noc. Najlepiej właśnie polecam. I jutro razem z sokiem pakuję do słoików, jakie kto ma. Pół litrowe, litrowe, to już Wasza wola. I pasteryzuję po prostu. 10, tak góra, 15 minut pasteryzuję. Także ja wszystkie składniki dodaję. Mieszam, jeszcze Wam pokażę, jak będzie wyglądało kolorowo po pomieszaniu, bo już jest dosyć późno, nie może być słaba jakość obrazu, ale właśnie nie śpieszyłam się, bo chciałam to na noc zostawić, a jest w granicach 20, także pomału się ściemnia, jest jasno, ale się ściemnia. Wszystkie składniki, moi drodzy, dodałam do miski, już jest nawet sporo płynu, oczywiście spróbowałam, jak mi będzie smakował. Można jeszcze od czasu do czasu, zanim się pójdzie spać, przemieszać. Dużo płynu wytworzy przez noc. Oczywiście trzeba przykryć, żeby jakieś tam niepotrzebne muszki lub inne rzeczy nam nie weszły.
Cukinię oczywiście wydrążałam środki, bo już nie była pierwszej młodości. Zamiast cukinii to do tej sałatki można tylko i wyłącznie dać ogórki. Ja miałam jeszcze troszkę ogórków, ale nie za dużo, więc dałam. Macie więcej ogórków, to możecie cukinię, jak ktoś nie lubi, zastąpić. Ogórkami też będzie. Ok, no i widzimy się jutro, jak już będę miała ponakładane pewnie do słoików i będę pasteryzować, jak mówiłam, i będzie sałatka gotowa. No i mamy kolejny dzień i zobaczcie, ile soku puściła sałatka, masę. Jak odkryłam, to pachnie niesamowicie i teraz nie pozostaje nic innego, jak nałożyć do słoików razem z tym sokiem i po prostu pasteryzować. Także ja się zabieram za nakładanie, pokażę Wam, ile wyszło. No i powiem Wam, że w sumie wyszło mi 9 takich słoiczków półlitrowych. Prezentuje się tak. Soku troszeczkę zostało zalewy. Ale troszeczkę z chochelkę, także wystarczyło spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć takie półlitrowe, tutaj mniejsze. 1-litrowy, te też pewnie takie, troszeczkę większe. I pasteryzacja na szmatkę, do garnka. Dotąd nalewam wody i 15 minut od momentu zagotowania wyłączam. Grzanie oczywiście, jak się woda zacznie gotować w garnku na wolnym ogniu. I po prostu potem sobie odwracam. I zostałem do całkowitego ostygnięcia. 4 słoiki mi wchodzi do jednego garnka, czyli będę miała, może mi wejdzie 5, jak jeden jest wąski, zobaczymy. Także sałatka gotowa. Potem wiadomo, oznaczyć i wynieść w chłodne miejsce, jak już całkowicie ostygnie.